dobry Państwu. Witają Państwa Katarzyna Berdyk i Jacek Szaterski. Mamy dziś przyjemność i zaszczyt prowadzić dla Państwa uroczystość 55-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. Baczność, poczet sztandarowy, sztandar szkoły, wprowadzić. Do hymnu państwowego. Na scenę poproszę starostę Wschowskiego, pana Andrzeja Bielawskiego i dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka we Wschowie, panią Lucynę Kowalczykowską, gospodarzy dzisiejszej uroczystości. Szanowna Pani Bożeno, Szanowna Pani Dyrektor, Szanowny Panie Pełnomocniku Wojewody Lubuskiego Władysława Dejczaka, Szanowny Panie Prezesie, Pani Burmistrz, Panie Burmistrzu, przepraszam, bo to światło pada, nie wszystkich widzę, członka zarządu widzę, Tomka Burmańskiego, Szanowny Panie Członku Radnego Powiatowego, Szanowni Państwo, cieszę się bardzo, że spotykamy się dzisiaj w tak ważnym dla szkoły dniu. Bardzo ważny, 55 lat, szmat czasu, wiele wspomnień. Padną tutaj dzisiaj na pewno wiele życzeń, gratulacji. Pozwólcie, że w moich kilku zdaniach ograniczę się do podziękowań. Bardzo, bardzo serdecznie chciałem podziękować wszystkim instytucjom współpracującym z powiatem wschowskim, ze szkołą, dzięki którym udaje nam się placówkę tak wspaniale rozwijać. Miał być dzisiaj z nami pan dyrektor KFRON-u, pan Andrzej Gonia. Nie wiem, czy dojechał. Nie dojechał, szkoda. Naprawdę z KFRON-em mamy bardzo, bardzo dobrą współpracę i tutaj z tej okazji, tak w takim zacnym gronie, chciałem panu dyrektorowi, szkoda, że go nie ma, naprawdę bardzo serdecznie podziękować. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim pracownikom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zarówno nauczycielom, jak i pracownikom obsługi, naprawdę dyrekcji. Starosta ma ustawowy obowiązek mieć kontakt z mieszkańcami. Ja ten kontakt realizuję praktycznie codziennie i naprawdę wiem, ile dobrych i ciepłych słów rodzice naszych dzieci, opiekunowie kierują pod waszym adresem. Naprawdę czasami dzieci mają ogromne problemy, trafiają do przedszkola, nie mówią po jakimś czasie, spotykam się z nimi, chwalą, dziękują, bo dzieci naprawdę robią ogromne postępy i za te postępy to jest wasz sukces, wasza efektywność, skuteczność w działaniu i za to bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję dyrekcji Specjalnego Ośrodka, z którą mam zaszczyt współpracować tutaj na co dzień. Czasami to nie są łatwe rozmowy, bo pani wicedyrektor widzę, bardzo serdecznie jej dziękuję. Naprawdę ostatnio chciałem, jeżeli chodzi o standard dzisiejszej uroczystości, też trochę nowych standardów wnieść, uzdrowiając się na innych tutaj standardach, ale pani dyrektor mnie tutaj sprowadziła na jasną stronę mocy. Dziękuję pani dyrektor. Dziękuję bardzo za tą współpracę. Szanowni Państwo, powiat wschowski
powiat Tchowski realizuje cały szereg różnych inwestycji. Jeżeli chodzi o specjalny ośrodek, jesteśmy na etapie zakupu nowego autobusu dla przewozu dzieci. I ten autobus, pozyskaliśmy środki z PFRON-u, realizujemy, jesteśmy po przetargu na dostawę tego autobusu. Dostawa będzie zrealizowana do końca listopada. Pozwólcie Państwo, że dzisiaj przy tej okazji tutaj może z członkiem zarządu, Tomek, zapraszam Cię, może razem wręczymy Pani Dyrektor, jeżeli Pani Dyrektor pozwoli, taką okolicznościową promesę, taki właśnie nowy Mercedes dla specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego ze środków tutaj i powiatu wschowskiego, i środków PFRON-u jest realizowany tutaj dzięki współpracy z innym specjalnym ośrodkiem, no i oczywiście z zarządem. Pani Dyrektor, bardzo proszę. Dziękuję za uwagę. Głos oddam i okolicznościowe podziękowania Pani Dyrektor. Pani Dyrektor, bardzo. Szanowni Państwo, Pan Starosta już wszystkich powitał. Czuję się ogromnie zaszczycona faktem, iż możemy Państwa gościć na dzisiejszym jubileuszu naszej szkoły. Uroczystość ta zgromadziła kilka pokoleń nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów, rodziców i gości. Dla nas wszyscy Państwo jesteście ważni. Serdecznie dziękuję pracownikom ośrodka. Skończyliśmy 55 lat. I jak pisał Wyspiański, młodość raz już miniona, minęła niezwrotnie. Ale praca w ośrodku temu stwierdzeniu zaprzecza, bo kolejne roczniki przedszkolaków i uczniów powodują, że ciągle mamy 25 lat. Tak się czujemy. Jesteśmy aktywni, tak ciekawi, tak sprawni, bo siła jest w nas. Ośrodek to miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina. O tym mogą powiedzieć zapewne emerytowani pracownicy, którzy na stronicach naszych kronik przypomną sobie, jak starali się wypełnić swoją misję nauczycielską, bo przecież przeszłość nigdy nie umiera. Właściwie nawet nie jest przeszłością. I to w tym momencie pragnę wyrazić też uznanie dla wysiłku i pracy dyrektorów i nauczycieli, pracowników, którzy tworzyli naszą szkołę i wysoko postawili nam poprzeczkę. Następnym pokoleniom. Ze szczególnym wzruszeniem myślę dziś będziemy o tych nauczycielach, pracownikach szkoły, absolwentach, którzy odeszli. Na ich pomnikach zapaliliśmy znicze. Zawsze zostaną w naszych sercach. Nasz ośrodek powstał w 1966 roku. Od 50 lat nosi imię wielkiego człowieka, Janusza Korczaka, który jest świadkiem historii pisanej przez nas wszystkich, uczniów, nauczycieli, pracowników, administracji, obsługi, a także rodziców i przyjaciół. Jestem przekonana, że z zaciekawieniem przygląda się działaniom terapeutów, pomysłom nauczycieli, współpracy z obsługą, administracji i dyrekcji, która jest tym razem kobieca. Dawna i dzisiejsza szkoła to również zaangażowani rodzice, przyjaciele, sponsorzy, organ prowadzący oraz dwa wspierające stowarzyszenia. Nasz ośrodek i bliżej autyzmu. Zawsze możemy liczyć na ich pomoc przy realizacji różnych zadań. Dzisiejszy ośrodek to 33 oddziały, 192 uczniów, 70 dzieci objętych wczesnym wspomaganiem i programem Za życiem oraz 110 nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. To również 110 pomysłów, 110 rozwiązań, 110 planów, to twórcze rozmowy, często monologi nauczycieli posiadających ogromną wiedzę, przekonanie, że warto, przyspieszony oddech i radość w oczach, jeżeli udało nam się znaleźć rozwiązanie. Wiemy, że nasza szkoła, a właściwie jej kadra, pedagogiczna i niepedagogiczna, nigdy nie bała się wyzwań.
Wiemy, jak należy pracować. Często zaczynamy od pracy na dywanie. Wiemy też, że w naszej szkole zawsze najważniejszy był i jest uczeń. Wspieramy go. Otaczamy opieką pedagogiczną, psychologiczną, terapeutyczną, fizjoterapeutyczną, medyczną i rozwijamy w nim każdy obszar. Bo jego świat wyznaczają ludzie, których spotyka, zdarzenia, w których uczestniczy i wspomnienia, które chce mieć. Patrząc na moich pracowników, na wszystkich Państwa, nieprzeciętnych ludzi, czuję szczęście, że dane mi było spotkać się w tych murach. Wierzę, że nasza szkoła ma nie tylko wspaniałą przeszłość, ma dobrą teraźniejszość, ale myślę, że też ma ciekawą przyszłość. Za chwilę historię naszej placówki przybliżą Państwu nasi uczniowie w części artystycznej szkoły oraz obejrzycie prezentację, bo obraz to często więcej niż 1000 słów. Jeszcze raz dziękuję, że jesteście. Jest to dla nas wielkie wydarzenie. Czujemy się rodziną, jesteśmy na co dzień rodziną. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. Na scenę poprosimy panią wicedyrektor Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie, panią Karolinę Jędrzychowską i panią Justynę Krzyżańską, aby wspólnie z panią dyrektor powitały zaproszonych gości. Pozwolą państwo, że oklaski nastąpią po przedstawieniu wszystkich gości. Witamy serdecznie pana Grzegorza Maćkowiaka, pełnomocnika wojewody lubuskiego. Witamy serdecznie panią Patrycję Borkowską, która jest tu w zastępstwie pani Elżbiety Rafalskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego. Serdecznie witamy panią. Witamy panią Reginę Korzeniowską, starszego wizytatora kuratorium oświaty w Gorzowie Wielkopolskim imieniu Ewy Rawy, lubuskiego kuratora oświaty. Jest nam miło gościć w tak pięknej sali, która należy do Urzędu Miasta i Gminy Wschowa. Bardzo dziękujemy, że tutaj możemy być. Panie dyrektorze, również dziękujemy. I witamy pana Mariusza Herbuta, prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Witamy pana Tomasza Urmańskiego, członka Zarządu Rady Powiatu Wschowskiego. Serdecznie witamy. Witamy radnych, sekretarza, skarbnika, naczelników, kierowników, księgowych, wydziałów, przewodniczących komisji, dyrektorów instytucji powiatu wschowskiego. Witamy pana Konrada Antkowiaka, burmistrza miasta i gminy Wschowa. Witamy bardzo serdecznie panią Jolantę Wielgus, burmistrza miasta i gminy Szlichtyngowa. Witamy panią Danutę Pitrowską, sekretarza gminy Sława w zastępstwie Cezarego Zambrakuły, burmistrza miasta i gminy Sławy. Witamy radnych, naczelników wydziałów, przewodniczących komisji, dyrektorów instytucji miasta i gminy Wschowa. Witamy bardzo serdecznie przedstawicieli służb mundurowych. Witamy serdecznie dyrektorów jednostek oświatowych, powiatowych i gminnych. Również prezesów, dyrektorów, kierowników instytucji, spółek, stowarzyszeń, spółdzielni, związków wspierających i współpracujących z naszym ośrodkiem. Witamy przedstawicieli mediów. Serdecznie witamy byłych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, naszych szanownych emerytów. I bardzo serdecznie witamy obecną społeczność ośrodka, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów, którzy od 3 tygodni bardzo ciężko pracowali, aby ta uroczystość była tak piękna. Mam nadzieję, że tak będzie. Że Państwo wyniesiecie z tej uroczystości tylko miłe wspomnienia i wrażenia bardzo dobre. Gdy szukam wspomnień, które trwały ślad pozostawiły we mnie, kiedy podsumowuję godziny, które miały dla mnie znaczenie, odnajduję nieomylnie to, czego żadne bogactwo nie zdołałoby mi zapewnić. Nie można kupić przyjaźni człowieka związanego z nami na zawsze doświadczeniami życia. Te słowa francuskiego poety i pisarza Antoniego de Saint-Exupéry wymownie podkreślają charakter naszej uroczystości.
to bardzo ważna chwila dla nas wszystkich. Człowiek nie musi robić wielkich rzeczy, budować pałaców, osiągać ambitnych celów, żeby być szczęśliwym. Nasi wychowankowie zbierają różne okruchy życia, ale są też pełni radości i beztroski. Z codziennych radości rodzi się nasza siła do pracy, która daje poszukującej naturze sens życia i coś, dlaczego warto żyć. Jesteśmy przekonani, że to, co najlepsze i najpiękniejsze, jest jeszcze przed nami. A teraz oddajemy scenę wychowankom naszego ośrodka. Rok 1966. Rozpoczęcie nauki w Państwowych Zakładach Wychowawczych. Wiązanką piosenek Czerwonych Gita, zespołu, który właśnie w tamtych latach, kiedy nasz ośrodek powstawał, był bardzo znany, przedstawi Państwu Agata Myrzona i Antoni Kamiński oraz zespół Wierci Pięty.
70. rozpoczęła się budowa nowej szkoły. Przed Państwem wystąpią uczniowie klas 1-3 zespołów edukacyjno-terapeutycznych w inscenizacji do piosenki zespołu Enej Zbudujemy dom. W 1973 rozpoczęły w naszej szkole naukę pierwsze klasy zawodowe. Taniec do fragmentu muzykalu Gris w warsztacie samochodowym pokażą najstarsi wychowankowie naszego ośrodka. Przed Państwem fachowcy. Hydromatic. Ultramatic. Rock to the grease lightning. Grease lightning. It's almost perfect.
1978 utworzono Szkołę Życia. W piosence Tań z tańcem Chodź po mały mój świat zaprezentują się Państwo uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy i zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Solo Agata Myszona. W 1994 została dodana do użytku sala gimnastyczna. Taniec z elementami zumby Aiko Aiko wykonany zespołu Wierć Pięty. Muzyka.
say, what about this? So can we make these flames go higher? Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go on it. Chucky Morphina, Anani. Chucky Morphina, Anani. Start my truck, let's all jump in. Here we go together. High school breeze, big pump trees. I tell you, life don't get no better. Talking about hey now, hey now, hey now, hey now. I go on it. Chucky Morphina, Anani. Chucky Morphina, Anani. W 1998 zostały w naszej szkole otwarte zespoły rewalidacyjno-wychowawcze. Piosenkę Nie bój się chcieć wykona zespół ośrodka wraz z uczniami tychże zespołów. Thank you.
roku 2001 została otworzona w naszej placówce sala doświadczania świata. W tymże także roku odbyła się pierwsza powiatowa olimpiada radości. Panowie zespół Wierci Pięty, aranżacji Dance Monkey z bum bum rurkami. Powstała szkoła przysposabiająca do pracy. Mam niezmierny zaszczyt przedstawić Państwa naszego absolwenta Grzegorza Kalicińskiego w piosence Lubię Wracać wraz z panią nauczycielką muzyki Joanną Pawłowską. Czy nie stanie w nich czasami ta dziewczyna z warkoczami?
oczami. Lubię wracać w strony, które znam, po wspomnienia zostawione tam, by się przejrzeć w nich, odnaleźć w nich. Choćby nikły cień, pierwszy serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. Nie raz, w samym środku zdyszanego dnia, oglądasz się tak jak ja, jak ja. Oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Na mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłeś już, pod ten balkon pełpnących róż, na uliczki te znajome tam. Do znajomych drzwi pukać, myśląc, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, do mej twarzy zbliżyć swoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej. Choćby nikły cień pierwszych serca drżeń, kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś pierwszy raz. W roku 2008 otwarto powiatowe centrum rehabilitacji, z kolei w roku 2010 powstało przedszkole. Nie może być inaczej. Teraz przed Państwem dzieci z przedszkola Kraina Tęczy wraz ze swoimi paniami. Thank you.
Dotarliśmy do końca naszej podróży w czasie. Obecnie obchodzimy już 55. rocznicę powstania naszego ośrodka. Piosenka finałowa. Przed Państwem nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Wschowie. Słowa piosenki Joanna Lewandowska, muzyka Joanna Pawłowska. Rozwiązujemy młodzi duchem roze śmiać.
jak powiedział nasz ojciec święty Jan Paweł II, człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Dla upamiętnienia 55-lecia naszego ośrodka przygotowaliśmy okolicznościowe medale, które powstały w naszej pracowni ceramicznej pod czujnym okiem pani Anny Lewandowskiej. Mamy nadzieję, że będą one miłą niespodzianką dla naszych gości. Poproszę gospodarzy dzisiejszej uroczystości, pana starostę Andrzeja Bielawskiego i panią dyrektor Lucynę Kowalczykowską o wręczenie pamiątkowych medali i statuetek. Pierwszy medal dla pana wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka. Proszę pełnomocnika wojewody lubuskiego Grzegorza Maćkowiaka o odebranie medalu. Państwo, medale są dla osób tych, które szczególnie lubią nasz ośrodek, wspierają nasz ośrodek i widzą nasze potrzeby. Bardzo dziękuję, że Państwo jesteście. Medal jest wykonany z pracowni ceramicznej. Pani Joanna Lewandowska wykonuje te medale już od ponad 10 lat. Piękny medal. Medal otrzymuje pan Andrzej Bielawski, starosta wschowski. Cieszymy się, że do nas dojechał, bo na początku go nie było, a dziękowałem, chwaliłem. Jest z nami pan dyrektor PFRON-u, pan Andrzej Gonia. Panie dyrektorze, zapraszam serdecznie. Państwo, kolejna ważna osoba, pan Konrad Antkowiak, burmistrz miasta i gminy Wschowa. Medal tutaj kapituła przeznaczyła dla pana prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego we Wschowie, pana Sebastiana Nietykrza. Panie prezesie, zapraszamy. Szanowni Państwo, jesteśmy w pięknej sali widowiskowej. Zapraszamy pana Piotra Kokorniaka, dyrektora Centrum Kultury i Rekreacji we Wschowie. Kolejny medal przeznaczony jest dla
byłego dyrektora specjalnego ośrodka szkoły wychowawczej we Wschowie, emeryta już, pana Andrzeja Badmana. Panie dyrektorze, zapraszam. Jestem stremowany jak nigdy, chociaż takich 5 lat 4 obchodziłem, ale w innej roli. Dziękuję za pamięć, za ten medal, który uważam za bardzo ważny, bardzo wartościowy i nie dawany z przypadku. Tak sobie to kiedyś wymyśliliśmy. Chciałbym od razu, jak jestem przy głosie, tak. No, nie wiem, taki dyrektorski jakiś nawyk jeszcze, że tak się wzrężyliłem, ale no, chciałbym przede wszystkim podziękować za zaproszenie, że mogę tu być z wami. Dziękuję wszystkim współpracownikom za no, tak serdeczne przyjęcie. Naprawdę jestem wzruszony i zaskoczony. Gratuluję pięknego 5-lecia. Gratuluję dzieciom, gratuluję również pracownikom i życzę pracownikom ośrodka, całej społeczności ośrodkowej, jak no, najlepiej, żeby się wiodło, jak najlepiej, żeby się wiodło, a pracownikom no, satysfakcji z wykonywanej pracy. Bo jubileusz to ma to do siebie, że no, co 5 lat jest, ale w takiej placówce jest to szczególnie ważne, bo ta placówka jest bardzo ważna. Ona pomaga dzieciom, które tej pomocy potrzebują, ale i wspiera również ich rodziny. Także serdecznie dziękuję, że mogłem tu być z wami. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o kadrze kierowniczej, to zapraszamy na scenę pana Piotra Chodorowskiego. Był wicedyrektorem ośrodka w latach 2004-2019. Jest dla lubuskiego kuratora oświaty, pani Ewy Rawie. Poproszę panią wizytator Reginę Korzeniowską o odebranie medalu w imieniu pani kurator. Z zespołu kierowniczego, którego miałam przyjemność uczestniczyć w tych zespołach, pani Hania Romanowicz, wicedyrektor ośrodka w latach 2006-2009. Być z nami jeszcze o 9 rano pani eurodeputowana dzwoniła, przepraszała za nieobecność. Kolejny medal dla pani Elżbiety Rafalskiej, posłanki do Parlamentu Europejskiego. Poproszę asystentkę pani eurodeputowanej o odebranie.
Państwo, jest taka, taka kategoria, która nazywa się serce. To są osoby, których nie trzeba prosić, które obserwują ośrodek i które po prostu działają. Pan Arek, o którym mówię, zrobił studia podyplomowe, żeby przyjmować naszych uczniów na praktykę. Wielkie osiągnięcie i wielkie wydarzenie. Pan Arek Kuźniacki, zapraszam. Oprócz przyjmowania uczniów do siebie na praktykę, to co drugi dzień dzwonił w temacie przejścia dla pieszych koło szkoły, żeby poprawić dzieciom ruch. Kolejne serduszko dla Stowarzyszenia Bliżej Autyzmu. Stowarzyszenie, wszyscy wiemy, ile robi dla ośrodka. Na ręce pani dyrektor przekażę to serduszko. Pani dyrektor, bardzo proszę. Osoby, żołnierze 3. Kresowego Dywizjonu Lotniczego. Cóż mogę o nich powiedzieć? Nie ma ich dzisiaj z nami, ale jest pani, która odbierze państwo. Zapraszam. Szanowni państwo, gdy przeprowadzaliśmy się do nowego budynku, mieliśmy tylko wakacje na pomalowanie wielu pomieszczeń. Był to dom dziecka i musieliśmy te pomieszczenia zmienić na klasy. To oni po prostu przyjechali, zaczęli malować. Zrobiliśmy jakiegoś grilla, raz kiełbaska, raz jakieś ziemniaki i po prostu byli z nami całe wakacje. Wymalowali nam szkołę i dzieci mogły wejść do tej szkoły, do nowo odświeżonej szkoły. Nie wiem, jak im dziękować. Po prostu też przyjechali, poczuli, że potrzebują i chcą pomóc. Bardzo dziękuję. Dzisiaj nie ma z nami. Tych medali i serc było więcej. Pozwolę sobie tylko przeczytać, że medale dzisiaj są nieobecne te osoby. Były również dla pana Waldemara Starosty, pani Basi Plałki, Joanny Eismont, pana Marka Arsta, Elżbiety Rafalskiej, to już otrzymała pani, pani Małgorzaty Gośniowskiej-Koli, pani Ani Biorczy, która była też w zespole kierowniczym. Serca powinien otrzymać też pan Andrzej Mieczysław Drgas, pan Adam Kenkel, Werner Kelker, Artur Krawczyk, te osoby, które współpracują z ośrodkiem i które zawsze są z nami. A dzisiaj po prostu nie wiem.